tymczasem w cudzysłowie Mistrzostwa Świata Wrestlingu już niedługo. WrestleMania 26 zbliża się wielkimi krokami. Należy jednak pamiętać, że początek drogi do WrestleMania stanowi właśnie Royal Rumble, a to już tuż, tuż. Zobaczymy na nim m.in. starcie o pas WWE pomiędzy Sheamusem i Randym Ortonem. To oczywiście nie wszystko. Christian jest obecnie najdłużej panującym mistrzem ECW w historii. Na Royal Rumble czeka go obrona pasa. Pretendent został wyłoniony na ECW Homecoming, a jest nim Ezekiel Jackson. Christian będzie musiał zagrać na 120% normy. Rywal jest od niego nie tylko znacznie większy, ale także dużo silniejszy. Można jednak spekulować, że wszyscy czekają na ten pojedynek. Mistrz świata wagi ciężkiej zmierzy się z Małym Rejem, który przebył niesamowicie trudną i wyboistą drogę do miana pretendenta do tytułu. Mysterio jest zmotywowany i zdesperowany, jednak jego przeciwnik to potężna i kontrowersyjna postać. Koszmarowi stawi czoła już za 2 tygodnie. Idę o zakład, że psychika będzie stanowiła podłoże jego postawy tego dnia. Starzy wyjadacze wisienek na torcie dobrze wiedzą, czego czekają na Royal Rumble. Oto powód, 30-osobowa walka.